Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli odcinek was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Dwie poprzednie historie opowiedziane na kanale to sprawy nierozwiązane, a odcinki zostały zrealizowane we współpracy z wydziałami Archiwum X z Katowic i Gdańska, dlatego znajdują się w nich zweryfikowane informacje zgodne z ustaleniami śledczych. Jeśli jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to po odsłuchaniu dzisiejszego zapraszam was do obejrzenia odcinków na temat spraw Kamili Wdowińskiej oraz Alicji Baran. Dzisiaj opowiem sprawę rozwiązaną, która choć doczekała się już przedstawienia w podcastach, to mam nadzieję, że wysłuchacie jej również u mnie. Zapraszam. Konstantynów Łódzki to miasto położone w województwie łódzkim w powiecie pabianickim. Leży nad rzeką Ner i wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Jest oddalone od centrum Łodzi o 10 km, choć administracyjnie te miasta właściwie ze sobą graniczą. Konstantynów Łódzki prawa miejskie posiadał w latach 1830-1870 i posiada je również obecnie, po odzyskaniu ich w 1924 roku. Miejscowość została założona przez Mikołaja Krzywca Okołowicza w 1821 na gruntach wsi Żabice Wielkie. Początkowo była to osada fabryczna przeznaczona dla sukienników i płócienników. Po zajęciu miasta przez Niemcy w 1939 roku nazwę miejscowości zmieniono na Trojstadt, co oznacza wierne miasto. Niemcy mieli w planach usunąć stąd ludność polską i żydowską, tworząc tym samym miasto niemieckie. Wkrótce nazwę miasta zmieniono ponownie, tym razem na Lindenau, a następnie na Tuchingen. Przedwojenna ludność żydowska zamieszkująca te tereny została przez Niemców unicestwiona. W obozie przesiedleńczym życie straciło około 1200 więźniów. Zostali oni pochowani w oddzielnej kwaterze na miejscowym cmentarzu. W mieście warto zobaczyć m.in. kościół świętego Józefa Robotnika, który zbudowany został w latach 1826-1834 jako świątynia ewangelicka, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, czy też plac Tadeusza Kościuszki, który niegdyś funkcjonował jako mały rynek, a na którym znajduje się pomnik bohaterów II wojny światowej, czy również pomnik Tadeusza Kościuszki. Miasto posiada również swój klub sportowy Włókniarz, w którym działają sekcje piłki nożnej, piłki ręcznej oraz podnoszenia ciężarów. W ramach wakacyjnych rozrywek można odwiedzić ośrodek nad stawem, gdzie można schłodzić się nad tamtejszym kąpieliskiem. Życie w Konstantynowie toczy się powoli i niemal wszyscy się tu znają, przynajmniej z widzenia. W jednym z tamtejszych bloków mieszka młode małżeństwo Eliza i Gabriel Szumilas. Gabriel Szumilas urodził się w 1973 roku, a jego żona Eliza była od niego o 3 lata młodsza. Poznali się jeszcze w czasach liceum. Ona zaczynała naukę na tym etapie, a on zbliżał się już do ukończenia szkoły. Nie znali się zbyt dobrze, mijali się na korytarzu, mieli wspólnych znajomych, jednak można powiedzieć, że właściwie znali się tylko z widzenia. W 1997 roku Gabriel ukończył studia na Politechnice Łódzkiej.
Jego marzeniem było zrobienie doktoratu i praca na uczelni w roli wykładowcy. Jednak zrealizowanie tych planów nie było łatwe. Zaraz po studiach, dzięki pomocy znajomej osoby, udało mu się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Przez pół roku szlifował język, poznawał amerykańskie zwyczaje, jednak nie miał zamiaru zostać tam na stałe. Wraca więc do Polski, ponieważ w dalszym ciągu marzy o tym, że któregoś dnia zacznie wykładać na macierzystej uczelni. Po powrocie do Polski szybko znajduje pracę w zagranicznym koncernie. Jest młody, ma 24 lata, a świat stoi przed nim otworem. Zdaje się, że w życiu sprzyja mu szczęście, bo pół roku po skończeniu studiów udaje mu się znaleźć naprawdę bardzo dobrze płatną pracę. Ma zapewnione wysokie, stabilne zarobki, służbowe auto, służbowy telefon i komputer. Praca bardzo go pochłania. Spędza w niej wiele godzin, sporo też podróżuje, ale lubi ten intensywny styl życia. Jednak w tej pracy nie zagrzał długo miejsca, ponieważ zagraniczny koncern postanowił zamknąć fabryki zlokalizowane na terenie Polski i Gabriel Szumilas zmuszony jest znaleźć nową pracę. Poszukiwania nie trwały jednak długo. Zatrudnienie znalazł w konkurencyjnej firmie w tej samej branży, w jakiej zatrudniony był do tej pory. Tu również miał doskonałe warunki. Sporo podróżował, między innymi do Katowic. Po drodze czasami zaglądał do Częstochowy, gdzie oddawał się modlitwie i te wizyty na Jasnej Górze nazywał ładowaniem akumulatorów. W 1998 roku po raz pierwszy umówił się z Elizą Łopacińską. Dziewczyna była w związku, który właściwie już nie istniał. Gabriel postanowił zawalczyć o jej względy, mając nadzieję, że dziewczyna rozstanie się z dotychczasowym chłopakiem. I tak też się stało. Po pewnym czasie Eliza Łopacińska rozstała się z dotychczasowym chłopakiem, a Gabriel Szumilas postanowił wówczas zaprosić ją na pierwszą randkę, do której doszło w Poznaniu. Eliza w tym czasie studiowała, a Gabriel był w podróży służbowej, dlatego najłatwiej było im się spotkać właśnie w stolicy Wielkopolski. Co prawda w Konstantynowie Łódzkim ich domy mieściły się w odległości zaledwie 800 metrów od siebie, ale czasami łatwiej jest się spotkać w zupełnie innym miejscu. Gabriel wytrwale starał się o względy pięknej brunetki i w końcu osiągnął swój cel. Zaskakiwał dziewczynę kwiatami, prezentami, niespodziewanymi wyjazdami, co sprawiło, że Eliza zakochała się w nim bez pamięci. W tym czasie Gabriel pnie się na ścieżkach zawodowej kariery, związek młodych kwitnie, a przed nimi świetlana przyszłość. W lipcu 2000 roku Gabriel wyjeżdża na kilka dni do Liechtensteinu, gdzie w jednej z firm przedstawił branżową prezentację, po której otrzymał propozycję zatrudnienia jako menadżer do spraw sprzedaży w polskim oddziale firmy. W tym czasie mieszkał ze swoimi rodzicami, ale snuł plany na przyszłość związane z Elizą. Chciał mieć pewność, że w chwili, kiedy wezmą ślub, będą stabilni finansowo i będą mogli wieść spokojne życie. Stresujące życie zawodowe doprowadza do tego, że mężczyzna zaczyna sięgać po alkohol. Traktuje go jako środek na odstresowanie. Być może w spotkaniach biznesowych kieliszek wina pomaga też przełamywać lody między kontrahentami. Z czasem jednak mężczyzna pije coraz więcej, ale wszystko to ukrywa przed narzeczoną,
oraz przed swoimi rodzicami. Wkrótce mężczyzna decyduje się na założenie własnej działalności. Zajmuje się handlem urządzeniami grzewczymi. Początkowo dobrze sobie radzi w sprzedaży. Klientów jest sporo, a urządzenia są drogie, dlatego i prowizje ze sprzedaży przynoszą całkiem dobre dochody. Mężczyzna pracuje po kilkanaście godzin dziennie, by łączyć pracę w zagranicznej firmie z prowadzeniem własnej działalności. Zaczyna wówczas dostrzegać u siebie pierwsze objawy pracoholizmu. 18 sierpnia 2001 roku Gabriel Szumilas i Eliza Łopacińska biorą ślub. W podróż poślubną wybierają się do Paryża. Kupują również wspólne mieszkanie w Konstantynowie. Eliza już jako nastolatka obiecała rodzicom, że zawsze będzie mieszkała w pobliżu i pragnie tej obietnicy dotrzymać. Sama podejmuje pracę jako księgowa w jednej z łódzkich firm, a Gabriel rozwija swoją firmę. Wkrótce traci posadę w zagranicznej korporacji, która zaproponowała mu przeniesienie do Poznania, czego on nie mógł zrobić, ponieważ albo musiałby mieszkać z dala od żony, albo żona musiałaby wyjechać z nim, a na to kobieta się nie zgadzała. Kolejna propozycja pracy dla Gabriela przychodzi z Mazur, ale i tę odrzuca. Skupia się na prowadzeniu własnej firmy, która choć początkowo bardzo dobrze się rozwijała, to teraz jest już nieco gorzej. Choć status materialny małżeństwa wciąż jest naprawdę dobry. Posiadali własne mieszkanie, dwa auta, oboje mieli pracę, ale w 2002 roku pewien hydraulik z Pleszewa oszukał Gabriela na kwotę 16 tysięcy złotych, przez co firma straciła na moment płynność finansową, a jej przyszłość stanęła pod znakiem zapytania. W tych trudnych chwilach mężczyzna mógł liczyć na wsparcie ze strony żony, która była przy nim obecna w najgorszych momentach. Wierzyła w niego i zapewniała, że sobie poradzą. Podobną postawę prezentowali również rodzice Elizy, a także rodzice Gabriela. 4 października 2003 roku, w 30. urodziny Gabriela, spełnia się jego największe marzenie. Tego dnia mężczyzna debiutuje w roli wykładowcy na Politechnice Łódzkiej. W życiu małżeństwa Szumilasów wszystko układa się prawidłowo. Firma jest w miarę stabilna. Gabriel zaczyna wykładać na uczelni. Eliza również ma pracę, choć w jej przypadku w sferze zawodowej w ostatnim czasie zaczyna dochodzić do nieprzyjemnych sytuacji, ponieważ atmosfera w pracy jest nie najlepsza ze względu na jedną ze współpracownic, właściwie przełożoną Elizy, która według Gabriela miała nie najlepiej traktować jego żonę. Czy dochodziło do mobbingu? Jak poważny był to problem? Trudno określić z perspektywy czasu, ponieważ ten wątek został poruszony wyłącznie w autobiograficznej książce Gabriela pod tytułem Jezus Chrystus w więzieniu. Gabriel przez osoby ze swojego otoczenia jest uważany za bardzo miłego i grzecznego wobec wszystkich. Stara się być zawsze uprzejmy. Natomiast o 3 lata młodsza Eliza to piękna, ciemnowłosa kobieta, która przez innych postrzegana jest jako wspaniała, dobra i zawsze uśmiechnięta. Jedną z jej ogromnych pasji jest żeglarstwo, jest aktywna fizycznie, lubi ruch. Jest też zakochana w swoim mężu i bardzo blisko związana ze swoimi rodzicami oraz siostrą Martą. Gabriel i Eliza są postrzegani jako bardzo szczęśliwe małżeństwo. Pomimo upływu lat patrzą na siebie z ogromną czułością,
nieustannie wzajemnie się adorują. Podczas wspólnych spacerów zawsze trzymają się za ręce, a kiedy spędzają czas oddzielnie, wielokrotnie w ciągu dnia telefonują do siebie, aby upewnić się, że z tą drugą osobą wszystko w porządku. Para planuje w przyszłości powiększyć swoją rodzinę i starania o dziecko podejmują w drugiej połowie 2003 roku. Mieli nadzieję, że Eliza szybko zajdzie w ciążę, jednak tak się nie dzieje i z tego powodu kobieta spędza nawet 3 dni w szpitalu. Para często odwiedza rodziców kobiety. Mama Elizy, Elżbieta, jest już na emeryturze. Wcześniej sprawowała funkcję księgowej w jednej z firm, natomiast tata Elizy, pan Marek, jest nauczycielem w miejscowym zakładzie poprawczym i schronisku dla młodzieży. Eliza posiada również młodszą siostrę Martę. Zawsze byli zgraną i kochającą się rodziną. Rodzice 28-latki bardzo polubili swojego zięcia, choć według pana Marka mężczyzna jest trochę misiowaty i idealnie wpisuje się w określenie ciepłe kluchy. Natomiast dla państwa Łopacińskich najważniejsze jest to, że Gabriel podoba się ich córce i że ona jest z nim szczęśliwa. Z początkiem 2004 roku Gabriel zaczyna mówić swoim bliskim i znajomym, że męczy go prowadzenie firmy. Zaczyna myśleć o znalezieniu zatrudnienia u kogoś. Bliscy pytają go, skąd ten pomysł. Skoro firma całkiem dobrze prosperuje, to po co coś zmieniać? Zastanawiali się. Ale on chciał albo rozwinąć firmę, albo przestać ją prowadzić, ponieważ prowadzona w dotychczasowy sposób przynosiła coraz mniejsze dochody. Gabriel chciał rozwinąć działalność, a na to potrzebne były pieniądze, a nie otrzymał kredytu na rozwój działalności i to w pewien sposób blokowało jego dalsze działania. Jak napisał w swojej książce, był to moment, kiedy zaczął w życiu odczuwać jakąś pustkę, lęki, strach i z tego powodu rozpoczął terapię psychologiczną. Jednak pytany później o to, do jakiego psychologa chodził, odpowiedział, że nie pamięta nazwiska ani adresu, ale była to terapeutka z Łodzi, która miała u niego zdiagnozować kryzys 30-latka. Po jednym semestrze Gabriel przestał wykładać na Politechnice. Jego kariera naukowa zakończyła się więc po kilku miesiącach. W małżeństwie powoli zaczyna się psuć. Problemy z zajściem w ciążę, wypalenie zawodowe Gabriela i brak pomysłów na dalszy rozwój zawodowy – wszystko to sprawiło, że między małżonkami zaczyna dochodzić do nieporozumień, które jednak były skrzętnie skrywane przed całym światem. Gabriel zaczyna szukać pomocy w horoskopach i u wróżek. Każdy dzień zaczyna od czytania horoskopów, radzi się astrologów, a w maju 2004 roku zamawia nawet wizytę astrolożki, która przyjechała do ich mieszkania aż z Warszawy. To mu jednak nie wystarczało. Zamówił kolejne horoskopy, w tym od jednej znanej wróżki. Jak twierdzi Gabriel, Eliza również wierzyła w horoskopy i co tydzień chodziła do tarocistki. W czwartek 10 czerwca 2004 roku przypadało katolickie święto Bożego Ciała. Małżeństwo chodziło do kościoła dość rzadko, ale w dni świąteczne starali się uczestniczyć we mszy świętej. Tego dnia uznali jednak, że zostaną w domu. Gabriel wspomina, że był to dla niego przełomowy dzień, bo tego dnia w ich mieszkaniu na jego oczach pękła figura Matki Boskiej Licheńskiej z wodą święconą. I w swojej autobiografii mężczyzna podkreśla, że według niego był to zły znak, ostrzeżenie, że wydarzy się coś złego.
Gabriel twierdzi, że w tamtym czasie czuł się bardzo źle psychicznie i nie poznawał samego siebie, jakby stał się kimś zupełnie innym. Ale nie chciał o swoich przemyśleniach z nikim rozmawiać. Uważał, że nikt nie mógłby mu pomóc. Jest czwartek, 17 czerwca 2004 roku. Lato rozpocznie się już za kilka dni. Niebo jest bezchmurne, a słońce rzuca promienie radośnie, przypominając, że zbliżają się wakacje. Dobiega godzina 17. Kierowca jadący z Łodzi, podróżujący swoim Fiatem w okolicy wsi Wodzierady, które znajdują się w pobliżu Łasku, dostrzega na swojej drodze wysoki na 4 metry słup ognia. Kiedy podjeżdża bliżej, okazuje się, że to płonący Seat Toledo. Tuż obok zauważa rozbitego Poloneza Traka. Mężczyzna niezwłocznie dzwoni pod numer alarmowy i informuje służby, że na trasie najprawdopodobniej doszło do wypadku. Policja w pobliskim Łasku otrzymuje informację o zaistniałym zdarzeniu w miejscowości Leśnica i na miejsce zostaje natychmiast wysłany radiowóz. W drodze na miejsce funkcjonariusze zauważają biegającego w popłochu poparzonego mężczyznę. Mężczyzna ten zachowuje się irracjonalnie. Biega w różnych kierunkach, krzyczy, czegoś poszukuje. Kiedy policjanci proszą go, aby wsiadł do radiowozu, ten stwierdza, że jest uczestnikiem wypadku i że jego żona jest ranna. Nie potrafi nawiązać logicznego kontaktu, a wypowiadane przez niego słowa są chaotyczne i nieskładne. Po chwili mężczyzna wskazuje miejsce, w którym doszło do wypadku i udaje się tam wraz z funkcjonariuszami. Po kilku minutach mężczyzna trochę się uspokaja i policjanci dowiadują się, że mają do czynienia z Gabrielem Szumilasem. Mężczyzna ma 30 lat, za kilka miesięcy skończy 31, a w wypadku uczestniczyła również jego 28-letnia małżonka Eliza. Gabriel opowiada policjantom o przebiegu zdarzenia. Z jego relacji wynika, że był on pasażerem samochodu Seat Toledo i podróżował wraz ze swoją żoną, która prowadziła auto. Mężczyzna relacjonuje, że jadąc przepisowo swoim pasem, zauważyli nadjeżdżający z przeciwnego kierunku samochód marki Polonez Truck. Dodaje również, że w pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy mieli na twarzach maski, które według niego przypominały maski spawalnicze. Polonez Truck miał w pewnym momencie gwałtownie skręcić na lewy pas ruchu, uderzając tym samym w przód pojazdu jego i jego żony. Jak twierdzi Gabriel Szumilas, następstwem tego uderzenia był pożar Seata. Jak twierdzi mężczyzna, ich samochód natychmiast po zderzeniu stanął w płomieniach. Szumilas sam zdołał wydostać się z morderczej pułapki i ruszyć na ratunek swojej żonie, którą również wyciągnął na zewnątrz. Następnie podbiegł do Poloneza i zauważył w nim dwóch wspomnianych wcześniej mężczyzn. Kiedy do nich podbiegł, zauważył, jak odkręcają tablice rejestracyjne z pojazdu i uciekają. Nie udało mu się ich dogonić. Z powodu masek, które mieli na twarzach, nie miał najmniejszych szans, by dowiedzieć się, jak wyglądali. Kiedy policjanci dojeżdżają na miejsce wraz z Gabrielem, widzą potężny pożar pojazdu. Samochód małżeństwa stoi na poboczu, natomiast Polonez znajduje się w odległości około 10 metrów na lewym pasie, co może wskazywać, że po zderzeniu obu aut odbiły się od siebie. W płomieniach znajduje się tylko Seat Toledo i na pierwszy rzut oka można zauważyć, że największe spalenie nastąpiło od strony pasażera.
Wszystko wskazuje na to, że jest to typowy wypadek drogowy, w którym na nieszczęście pasażerów jeden z pojazdów uległ zapaleniu. Jednostka ochotniczej straży pożarnej pojawia się na miejscu po zaledwie 5 minutach, ponieważ budynek OSP znajduje się niecały kilometr dalej. Nieopodal płonącego pojazdu w odległości około 5 metrów leży potwornie poparzona Eliza. Niestety kobieta leży zbyt blisko samochodu i szalejące płomienie nadal muskają jej poranione ciało. Poparzenia na swoim ciele ma również Gabriel. Eliza jest przytomna, prosi przybyłych na miejsce strażaków, aby nie polewać jej wodą, więc mężczyźni okrywają ją mundurem. Kobieta nieustannie dopytuje, co z jej mężem, i prosi błagalnym tonem, aby go ratować. Po chwili kontakt z nią się urywa. Zespół pogotowia ratunkowego zabiera ranne małżeństwo do szpitala. Gabriel ma poparzoną twarz, a stan jego żony określany jest jako krytyczny. Na miejscu wypadku pozostaje ich spalony samochód. Na szczęście nie eksplodowała jego instalacja gazowa. Nie wybuchły również butle z gazem, które były przewożone polonezem. Po jakimś czasie do państwa Łopacińskich dzwoni matka Gabriela i informuje ich, że dzieci miały wypadek i proponuje państwu Łopacińskim, że zabierze ich do szpitala w Łasku. Rodzice Elizy nie dowierzają. Nie potrafią przyjąć tego do wiadomości. W szpitalu Gabriel trafia na oddział chirurgiczny, natomiast Eliza na oddział intensywnej opieki medycznej. Kobieta ma rozległe poparzenia głowy, szyi, gałek ocznych oraz liczne oparzenia dróg oddechowych. Po dotarciu do szpitala rodzice zostają wpuszczeni na oddział, aby zobaczyć córkę. Natomiast opatrzonego już Gabriela personel przywozi na wózku inwalidzkim. Mężczyzna krzyczy, aby puścić go do żony, bo tam jest całe jego życie. Państwo Łopacińscy przekazują zięciowi, że udało im się zorganizować dla córki pobyt w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, które jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Mężczyzna na te słowa bardzo się denerwuje i mówi swoim teściom, że skoro oni załatwili Elizie Siemianowice, to on stąd i dodaje, że on w takim szpitalu nie będzie leżał. W tym czasie na miejscu wypadku pracują policjanci oraz strażacy. Ci pierwsi starają się ustalić przebieg zdarzenia poprzez dotarcie do świadków, a ci drudzy oczyszczają drogę, by stała się ona przejezdna. Funkcjonariusze bardzo szybko docierają do kobiety mieszkającej w miejscowości Dobruchów. Kobieta twierdzi, że kilka minut po wypadku widziała mężczyznę biegnącego wzdłuż drogi. Jego twarz była brudna, osmalona. Kiedy koło niego przejeżdżała, machał do niej, by się zatrzymała. Poprosił ją, aby zawiozła go do Aleksandrowa Łódzkiego. Jednak kobieta, wystraszona jego zachowaniem, uznała, że nie wpuści go do samochodu, więc ten oddalił się w stronę pobliskiego lasu. Drugim ze świadków jest mężczyzna, który jest mieszkańcem miejscowości Leśnica i który przed wypadkiem kosił trawę przy swojej posesji. Wówczas zauważył poloneza traka, który uczestniczył w zdarzeniu. Mężczyzna zeznaje, że w pojeździe znajdował się mężczyzna w dziwnie wyglądającej masce, która przypominała mu maskę spawalniczą i w której to masce odbijały się promienie słoneczne. Kiedy samochód podjechał bliżej, mężczyzna spostrzegł, że brakuje w nim tablic rejestracyjnych. Z zebranych informacji policjanci wnioskują, że sprawcą wypadku jest zamaskowany kierowca poloneza traka,
który chciał odjechać z miejsca zdarzenia, lecz w pojeździe pękła chłodnica i dlatego kierowca był zmuszony do pozostawienia pojazdu na miejscu zdarzenia. Kierowca, kiedy nie udało mu się odpalić samochodu, zdjął maskę lub też ją zgubił i wówczas zatrzymał samochód prowadzony przez kobietę z Dobruchowa, co może wskazywać, że chciał jak najszybciej oddalić się z miejsca wypadku. Na polonezie znajdują się butle do gazu. Są wypełnione gazem, ale na szczęście nie wybuchły. Śledczy rozpoczynają rozpytania mieszkańców pobliskich miejscowości, aby dowiedzieć się, kto w okolicy handluje gazem. Być może był to właściciel punktu wymiany butli lub dostawca. Po skrupulatnych poszukiwaniach funkcjonariusze zdobywają informację, że rozwożeniem takich butli zajmuje się mieszkający w okolicy Bartłomiej B. Jego zdjęcie zostaje okazane kobiecie z Dobruchowa. Kobieta jest przekonana, że to właśnie on zatrzymywał jej samochód i prosił ją o podwiezienie do miasta. Policjanci biorą go pod uwagę jako potencjalnego sprawcę wypadku. Bartłomiej B. przedstawia śledczym swoje alibi na czas zdarzenia. Twierdzi, że nie było go na miejscu wypadku. Zeznaje, że w tamtym dniu i o określonej godzinie przebywał w pracy. Śledczy nie mają żadnych niepodważalnych dowodów na jego sprawstwo, dlatego nie zatrzymują go i pozwalają mu wrócić do domu. Bartłomiej pozostaje pod dyskretną obserwacją śledczych, ale wkrótce okazuje się, że nie ma on nic wspólnego ze zdarzeniem. Policjanci z Łasku prowadzą intensywne poszukiwania właściciela poloneza Traka. Zadanie to na pierwszy rzut oka wydaje się trudne, ponieważ pojazd jest pozbawiony tablic rejestracyjnych, ale sprawca nie zdawał sobie sprawy, że samochody posiadają wiele innych znaków identyfikacyjnych. Na przedniej szybie pojazdu znajduje się standardowa naklejka z numerem rejestracyjnym, dlatego szybko ustalono, że właścicielem pojazdu jest mieszkaniec miejscowości Żagliny w powiecie Łaskim. Śledczy niezwłocznie udają się w miejsce zamieszkania mężczyzny. Okazuje się, że ów mężczyzna sprzedał poloneza Traka zaledwie dzień wcześniej nieznanej sobie osobie, a na umowie kupna-sprzedaży pojazdu widnieją dane Piotr Ząbczyński zamieszkały w Łodzi, ulica Calowa. Sąsiedzi sprzedawcy poloneza potwierdzają, że 16 czerwca zgłosiło się dwóch mężczyzn zainteresowanych kupnem rzeczonego samochodu i tego samego dnia po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty odjechali nim. Z umowy kupna sprzedaży okazanej funkcjonariuszom wynika, że mężczyzna rzeczywiście kupił pojazd. Śledczy jadą zatem do Łodzi, chcą zlokalizować nowego właściciela. Na miejscu jednak okazuje się, że ulica Calowa została wymyślona, ponieważ taka ulica w Łodzi nie istnieje. Ponadto po wpisaniu danych nabywcy do policyjnej bazy wychodzi na jaw, że osoba o takich personaliach również nie istnieje. Do tego momentu śledczy traktowali tę sprawę jako zwykły wypadek drogowy, natomiast na chwilę obecną zaczynają pojawiać się wątpliwości, ponieważ niezrozumiałe jest dla nich, po co ktoś niemal bezpośrednio przed wypadkiem kupuje auto, podając przy tym dane nieistniejącej osoby. Po 3 tygodniach od dramatycznego wydarzenia policja traci najistotniejszego świadka, ponieważ Eliza po zaciętej walce o życie umiera w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń. Przyczyną śmierci kobiety są oczywiście obrażenia, jakich doznała, to jest rozległe poparzenia ciała. Śledztwo zaczyna się wówczas komplikować. Gabriel przebywa w szpitalu w Łodzi. Kiedy odzyskuje zdrowie i siły, stawia się na przesłuchaniu w komendzie policji w Łasku, gdzie został wezwany w charakterze świadka.
pokrzywdzonego jako ofiara wypadku i ku zdziwieniu funkcjonariuszy pojawia się na miejscu z dwoma adwokatami. Śledczym ta sytuacja daje do myślenia. Podejrzewają, że mężczyzna czegoś się obawia. Gabriel Szumilas potwierdza wersję, którą podał policjantom na miejscu zdarzenia. W sprawie zaczynają się jednak pojawiać pewne rozbieżności, ponieważ świadek wypadku, który widział Poloneza bezpośrednio przed wypadkiem, twierdzi, że widział jednego zamaskowanego mężczyznę i że auto było już wówczas pozbawione tablic rejestracyjnych. Natomiast Gabriel zeznaje, że w pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy dopiero po zdarzeniu odkręcili tablicę. Śledczy wiedzą, że ta nieścisłość może być niezwykle istotna dla ustalenia prawdziwego przebiegu wydarzeń. Nie ustępują i zaczynają zadawać kolejne pytania. Łapią mężczyznę za słówka, domagają się precyzowania poszczególnych wątków. Mężczyzna gubi się w swoich zeznaniach, wielokrotnie je zmienia i uzupełnia, co dla śledczych jest coraz bardziej zastanawiające, bo nie widzą powodu, dla którego ofiara wypadku miałaby coś przed nimi ukrywać. Śledczy biorą pod uwagę, że może Gabriel czegoś się boi, że ktoś może mu grozić, ponieważ wypadek wygląda dziwnie i mogą stać za nim na przykład gangsterzy. Może była to swego rodzaju próba zastraszenia lub zemsta. Na podstawie przesłuchań dotychczasowych świadków policja przyjmuje, że sprawcą zdarzenia może być osoba znana Gabrielowi Szumilasowi, a która jest jego wrogiem, ponieważ jak wiadomo, mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą i mógł wdać się w jakieś podejrzane interesy i śledczy postanawiają sprawdzić tę wersję. Jak się okazuje, firma Szumilasa funkcjonuje normalnie, nie jest również nazbyt zadłużona, nikt nie żądał od właściciela haraczu. Żadna z osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie potwierdza, aby ich szef miał jakichkolwiek wrogów. Śledczy okazują ogromne współczucie Gabrielowi, ale ich niepokój wzbudza jeden fakt. Kiedy kończy się przesłuchanie, policjanci postanawiają zerknąć na portret pamięciowy człowieka, który kupił Poloneza dzień przed wypadkiem. Portret sporządzono na podstawie zeznań poprzedniego właściciela i funkcjonariusze dostrzegają spore podobieństwo między kupcem a Gabrielem. Na ten moment mają wiele kropek na mapie śledztwa, ale nie wszystkie jeszcze udaje im się ze sobą połączyć. Są ostrożni w działaniu, bo nie chcą popełnić błędów. Czasem warto jest dłużej popracować nad daną sprawą, ale zdobyć bogatszy materiał dowodowy, niż zepsuć dochodzenie i nie doprowadzić do rozwiązania sprawy. A w tym przypadku wiele elementów jest wciąż niejasnych i dlatego trzeba się im dokładniej przyjrzeć. 9 lipca 2004 roku odbywa się pogrzeb Elizy. Dla rodziców kobiety oczywistym jest, że pogrzebem powinien zająć się mąż ich córki. Co prawda Gabriel nie był jeszcze w najlepszej formie, wciąż leczył oparzenia, ale obiecał teściom, że wszystkim się zajmie. I tak też zrobił. Wybrał trumnę, znalazł też, jego zdaniem, odpowiednie miejsce na cmentarzu. Rodzice Elizy przystali na wszystkie jego wybory. Są zrozpaczeni po stracie córki, a jednocześnie współczują zięciowi straty ukochanej żony. Dzień pogrzebu jest ciepły, lecz nie upalny. Na pogrzebie pojawiły się tłumy. Gabriel ponadto zadbał o to, by ostatnia droga Elizy miała piękną, uroczystą oprawę. Pracownicy jego firmy nieśli wieńce, a każdy z bliskich kobiety wrzucił do grobu białą różę. Po uroczystościach pogrzebowych najbliższa rodzina udaje się na obiad. Gabriel cieszy się, że tyle osób przyszło pożegnać jego ukochaną.
Zgromadzeni ludzie nie mogli się nadziwić, że pogrążony w żałobie kochający do szaleństwa mąż próbuje wszystkich pocieszać, choć spotkała go tak wielka strata. Mężczyzna ze spuszczoną głową wyznaje wówczas, że każdy inaczej przeżywa swój ból. Policjanci w tym czasie nie ustają w działaniach i postanawiają dokonać okazania Gabriela Szumilasa mężczyźnie, który był poprzednim właścicielem Poloneza. Gabriel posiada na ciele ślady po oparzeniach, natomiast inne osoby dobrane do okazania nie posiadają żadnych oparzeń, żadnych śladów i w związku z tym postanowiono przebrać każdego z mężczyzn. Założono im na ciała plastikowe worki sięgające od szyi do butów. Natomiast twarz każdego z uczestników została zabandażowana tak, aby sprzedawca poloneza mógł rozpoznać mężczyznę wyłącznie po twarzy. W takich warunkach w obecności adwokatów zostaje przeprowadzona czynność okazania i wówczas sprzedający bez wahania wskazuje na Gabriela Szumilasa jako nabywcę poloneza. Mężczyzna nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie ten człowiek przedstawił się jako Piotr Ząbczyński i kupił od niego poloneza w dniu 16 czerwca 2004 roku. Śledczy zwracają się z prośbą do biegłego eksperta, który specjalizuje się w badaniu pisma i przesyłają do analizy umowę kupna-sprzedaży poloneza Traka. W ten sposób chcą rozwikłać, kto jest autorem ręcznie sporządzonego dokumentu. Renata Chryciuk, ekspert z zakresu badania pisma, po otrzymaniu umowy stwierdza, że została ona utworzona szybko i dynamicznie. Pismo cechuje dojrzałość, nie posiada żadnych śladów maskowania. Po porównaniu materiałów badawczych biegła nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jest to pismo męża Elizy. Wówczas następuje ogromny przełom w śledztwie. To dopiero początek problemów Gabriela Szumilasa. Z laboratorium kryminalistycznego nadchodzą wyniki badania śladów zapachowych, które zostały zabezpieczone na miejscu wypadku. Po uzyskaniu opinii osmologicznej okazuje się, że Gabriel musiał znajdować się przynajmniej przez chwilę w polonezie, ponieważ wewnątrz auta ujawniono jego ślad zapachowy. Kiedy Gabriel dowiaduje się o wynikach badań grafologicznych oraz osmologicznych, prawdopodobnie uświadamia sobie, że wszystkie dowody wskazują na jego sprawstwo i mężczyzna zaczyna zeznawać. W tamtym momencie składa zeznania jako świadek. Jednak śledczy wiedzą, że jeśli tylko mężczyzna powie coś istotnego, koniecznym będzie przedstawienie mężczyźnie zarzutów, ponieważ jeśli Gabriel ma coś wspólnego ze śmiercią żony, to zeznania złożone przez niego w charakterze świadka nie mają żadnej wartości dowodowej i liczyć się będą wyłącznie wyjaśnienia złożone jako podejrzane. Słuchają go więc uważnie, czekając na moment przyznania lub przekazania przełomowej informacji. Mężczyzna mówi śledczym, że jego firma popadła w poważne tarapaty i wraz z żoną wpadli na pomysł, że spowodują wypadek. A jeśli któreś z nich zostanie ranny, to otrzymają odszkodowanie lub pozyskają odszkodowanie za uszkodzony samochód, który miał być wyceniony na 14 tysięcy złotych. Pieniądze pozyskane w ten sposób miały wystarczyć na pokrycie długów firmowych. Gabriel dodaje, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy samochód uległ zapaleniu. W tym momencie śledczy wiedzą już, że nie ma na co czekać. O zeznaniu zostaje powiadomiony prokurator, który natychmiastowo przedstawia Gabrielowi Szumilasowi zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jednocześnie prokurator składa do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu
wobec zatrzymanego i taką zgodę otrzymuje. Od tego momentu każde słowo wypowiedziane przez Szumilasa będzie traktowane jako dowód w sprawie. Policjantom zostaje jeszcze do wyjaśnienia kilka istotnych szczegółów, ponieważ według zeznań sprzedającego poloneza Traka, Gabriel, aby dokonać zakupu, pojechał na miejsce z drugim, nieustalonym dotąd mężczyzną. Policjantom dość szybko udaje się ustalić, kto towarzyszył 30-latkowi w czasie transakcji. Mężczyzna ten zostaje przesłuchany w charakterze świadka. W trakcie składania zeznań pęka i przyznaje, że Gabriel obiecał mu gratyfikację finansową w zamian za pomoc w sfingowaniu wypadku. Mężczyźni umówili się, że towarzysz podejrzanego odbierze go z miejsca zdarzenia po zaplanowanym wypadku. Piotr M., mieszkaniec Zgierza, który miał pomóc Gabrielowi w ucieczce z miejsca wypadku, zeznaje, że kiedy dotarł na miejsce i jego oczom ukazał się samochód stojący w płomieniach, przeraził się. Myślał, że będzie to tylko stłuczka w celu wyłudzenia odszkodowania za zniszczony samochód, jednak on zobaczył wówczas coś przerażającego. Tamtego dnia widział, jak Gabriel Szumilas stoi obok samochodu i polewa go jakąś substancją. Wówczas Piotr M. wystraszył się i w pośpiechu odjechał, nie zabierając ze sobą kolegi. Dla śledczych zachowanie Piotra jest mocno dwuznaczne, bo jeśli nie wiedział o planowanym zabójstwie, to dlaczego nie próbował go udaremnić? Skoro widział, jak Gabriel oblewa pojazd, a tuż obok niego na ziemi leży Eliza, zaś mąż jej nie ratuje, Piotr powinien domyślić się, że jego kolega właśnie próbuje wzmożyć ogień, by upewnić się, że Eliza straci życie. Kobieta właściwie płonęła, a Piotr M. odjechał w panice w kierunku Wodzierad. Mężczyzna z uwagi na niezrozumiałą dla śledczych reakcję zostaje objęty dozorem policyjnym. Do sprawy zostaje powołany kolejny ekspert, do którego śledczy mają jedno kluczowe pytanie. Czy samochód mógł się zapalić wskutek wypadku, czy też został przez kogoś podpalony? Sławomir Kuberski z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej mówi, że samochód spalił się w specyficzny sposób. Od strony pasażera pojazd był doszczętnie wypalony, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Pożar nie mógł być spowodowany rozlaniem się paliwa z tego samochodu, ponieważ to rozlałoby się w wyniku zderzenia pod samochodem, a wygląda to wręcz jakby z góry polewano jakąś łatwopalną substancję, wypalając na karoserii charakterystyczne języki. Natomiast zdaniem eksperta od dołu tego ognia w ogóle nie było. Wobec tego zachodzi prawie pewność, że auto paliło się wskutek polania go czymś z zewnątrz. Ekspertyza biegłego badającego sposób rozprzestrzeniania się ognia na miejscu wypadku wpływa na zmianę zarzutów wobec Gabriela Szumilasa. Od tego momentu mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo i grozi mu nawet dożywocie. Śledczy nie ustalili jednak, jaki motyw kierował podejrzanym, dlatego też przeprowadzają bardzo szczegółowe przeszukanie miejsc, w których przebywał bądź też mógł przebywać Gabriel. W trakcie tych czynności funkcjonariusze znajdują kilka polis ubezpieczeniowych, których kwota opiewa na prawie 600 tysięcy złotych, bo dokładnie jest to ponad 580 tysięcy, a każda z tych polis wystawiona została na żonę Gabriela, Elizę. Wnioski okazały się być zaskakujące, ponieważ nie na każdym z dokumentów swój podpis kobieta złożyła osobiście. Biegła grafolog stwierdza natomiast szereg podobieństw z rękopisami Gabriela, które jednoznacznie wskazują na to, że to on jest autorem tych podpisów, które nie zostały złożone przez jego żonę.
Okazuje się również, że umowy zostały zawarte na krótki czas przed zaistniałym wypadkiem. Pytany o przyczynę wykupienia tak wysokich polis na młodą żonę na krótko przed wypadkiem, mężczyzna odpowiada, że nawet o nich zapomniał. Wszystkie ustalenia śledczych wskazują na to, że przedsiębiorca z Konstantynowa Łódzkiego ze szczegółami zaplanował swoją zbrodnię. Podrobił podpisy na polisach ubezpieczeniowych żony, w tajemnicy przed nią kupił poloneza, przygotował alibi, opowiadając współpracownikom, że jedzie na targi do Poznania. Swojemu koledze dał kartę płatniczą, prosił o korzystanie z niej. Chciał również, aby kolega wykupił na niego bilet udziału w targach. Miał to być dowód, że tamtego dnia był w Poznaniu, a nie na miejscu wypadku. Jednak plan się nie powiódł, ponieważ kolega, który miał go zabrać z miejsca zdarzenia, odjechał bez niego. Gabriel musiał więc na szybko wymyślić inną wersję zdarzeń. Początkowo zeznawał, że Eliza prowadziła, a on siedział na miejscu pasażera, kiedy jechali, a w ich samochód uderzył polonez truck. Na tamten moment alibi z Poznania okazało się więc niepotrzebne, bo Gabriela znaleziono przecież na miejscu wypadku. Ślady na jego ciele pozostawione przez pas bezpieczeństwa wskazywały, że był zapięty z lewej strony, jak kierowca, a nie z prawej, jak pasażer. To potwierdziło, że zarówno Eliza prowadziła samochód, jak i Gabriel. I łączyło się to więc z ustaleniami, że Eliza prowadziła ich wspólne auto, zaś Gabriel kupionego poloneza. Tamtego dnia wywabił żonę z pracy i umówił się z nią na spotkanie, a następnie, kiedy zobaczył, że nadjeżdża z naprzeciwka, rozpędził się i uderzył w samochód, którym jechała. Tamtego dnia zadzwonił do żony i poprosił ją, aby wcześniej wyszła z pracy, przekonując, że w końcu znalazł odpowiednią dla nich działkę, na której będą mogli wybudować wymarzony dom. Chciałby razem ją zobaczyli, prosił o spotkanie na miejscu i Eliza wsiadła do Seata Toledo i ruszyła w umówionym kierunku, a Gabriel czekał już na nią w polonezie z maską ochronną na twarzy. Po wypadku polał auto żony benzyną i podpalił. Jego celem nie było jedynie spalenie samochodu i żony, ale także zatarcie wszelkich śladów. Ekspert Sławomir Kuberski komentuje, że sprawca prawdopodobnie nie do końca znał fizykochemię i nie zdawał sobie sprawy, jakie muszą być warunki, żeby eksplodował zbiornik z gazem, na co zapewne liczył. Eliza ostatkiem sił wyczołgała się z samochodu, podczas gdy Gabriel udawał, że ją ratuje. Kobieta niemal do samego końca nie zdawała sobie sprawy, że ma do czynienia ze swoim mordercą, a dodatkowo prosiła jeszcze strażaków, żeby ratowali jej męża. 27 kwietnia 2005 roku Gabriel Szumilas zostaje postawiony przed sądem okręgowym w Sieradzu. W trakcie trwania procesu mężczyzna znajduje się za kuloodporną szybą. Jest ubrany w szary garnitur, a jego wzrok niemal przez cały czas jest wbity w podłogę. Oskarżony za wszelką cenę stara się uniknąć wzroku rodziców swojej zmarłej żony, którzy zasiadają tuż obok prokuratora. Gabriel nie zerka również w kierunku swojej rodziny, zasiadającej na miejscu dla publiczności. Matka zamordowanej Elizy, pani Elżbieta, mówi na sali rozpraw, że jej córka umierała w nieświadomości, że do końca była przekonana o tym, że mąż ją kochał. Pan Marek Łopaciński płacze i dodaje, że nie ma nic gorszego niż kupowanie trumny dla własnego dziecka, które miało przed sobą całe życie. Pani Łopacińska wspomina również, że kilka dni po wypadku Gabriel był u nich na obiedzie. Wspólnie rozmawiali na temat śledztwa. Rodzice kobiety byli przekonani, że wszyscy są po jednej stronie i razem szukają pijanego kierowcy, który spowodował wypadek. Traktowali Gabriela jak syna. Myśleli, że będzie dla nich pocieszeniem po stracie córki.
Byli zdziwieni, kiedy w trakcie rozmowy z funkcjonariuszem z wydziału dochodzeniowego na pozytywne słowa o zięciu usłyszeli: widzę, że mają Państwo bardzo dobre zdanie na temat zięcia. Wtedy nawet nie domyślali się, że śmierć ich córki nie była przypadkowa. Teraz, przebywając na sali sądowej, Państwo Łopacińscy nie mają wątpliwości, że ich zięć zaplanował morderstwo żony dla pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej. W piątek Eliza została pochowana, a w poniedziałek mężczyzna zgłosił się po wypłatę odszkodowania, łącznie 500 tysięcy złotych. Pojawił się w ubezpieczalni zdecydowanie za szybko, co nie umknęło uwadze zarówno ubezpieczycieli, jak i policji. Biegli stwierdzili u Gabriela zaburzenia osobowości z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Po przedstawieniu tej opinii swoje wyjaśnienia miał złożyć Gabriel, ale z powodu tak postawionej pisemnej opinii psychologów, jego adwokat wniósł, by psycholog i psychiatra obserwowali składającego wyjaśnienia Gabriela. Z uwagi na to, że przedłożono jedynie pisemną opinię, a biegli nie byli obecni na sali rozpraw, termin rozprawy został odroczony, ponieważ sędzia uznał wniosek obrony za zasadny. Pełnomocnik rodziców Elizy, Jarosław Rojek, mówi, że opisana zbrodnia bardziej nadawałaby się na scenariusz do filmu niż na prawdziwe życie. Dodaje również, że ani on, ani jego koledzy po fachu nie spotkali się nigdy z tak skrzętnie zaplanowanym zabójstwem, z takimi motywami. Kolejna rozprawa odbywa się dopiero z końcem marca 2006 roku. Wszystko z powodu choroby sędziego. Koniecznym okazała się wymiana części składu sędziowskiego, a w związku z tym należało od nowa zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Tego dnia, w marcu 2006 roku, prokurator żąda dla Gabriela Szumilasa kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz tego, aby o przedterminowe warunkowe zwolnienie mógł się starać dopiero po 40 latach. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Przed sądem twierdzi, że owszem, to on spowodował wypadek, ale nie było to zabójstwo, a wypadek był wspólnym pomysłem jego i żony, by wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia. Natomiast podrobione podpisy na polisie tłumaczy tym, że Eliza nie miała czasu, by pojechać do ubezpieczyciela i dlatego oboje ustalili, że mąż złoży podpis w imieniu żony. Miało to posłużyć za rozwiązanie narastających problemów finansowych. Jednak strona oskarżająca nie daje wiary wyjaśnieniom mężczyzny. W swoim uzasadnieniu Jolanta Jackowiak mówi, że oskarżony dopuścił się zbrodni przeciwko życiu, która została przeprowadzona w sposób brutalny, a jego działanie przebiegało z pełną premedytacją. Ponadto motywacja, którą się kierował, czyli wielka chęć osiągnięcia zysku materialnego, zasługuje na szczególne potępienie. Do wniosku prokuratora przyłączają się również rodzice Elizy. Ich zdaniem Gabriel Szumilas zasługuje na dotkliwą karę. Zastrzegają jednak, że żaden wyrok nie będzie sprawiedliwy. Matka ofiary dodaje, że oskarżony nigdy nie poczuje bólu, który zadał ich córce. Zdaniem obrońcy Gabriela, Stanisława Owczarka, nie może być mowy o tym, że jego klient zaplanował zabójstwo z premedytacją i dlatego obrona wnosi o sprawiedliwy wyrok uwzględniający wszystkie okoliczności. 21 kwietnia 2006 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu skazuje Gabriela Szumilasa na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto zaznacza, że mężczyzna będzie mógł się ubiegać o przedterminowe, warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach spędzonych w więzieniu. Pozbawia go również praw publicznych na 10 lat. Sąd wyraża również zgodę na publikację jego wizerunku i personaliów. Gabriel Szumilas zachowuje kamienną twarz podczas odczytywania wyroku.
Zdaniem sądu oskarżony zaplanował zbrodnię i działał ze szczególnym okrucieństwem. Sędzia Lechosław Ługowski mówi, że to, co zrobił oskarżony, przekracza wyobraźnię człowieka. Nie mieści się w głowie, jak można w tak okrutny sposób dla pieniędzy pozbawić życia najbliższą osobę. Sędzia dodaje również, że za karą dożywocia stoją względy społecznej odpłaty. Proces miał charakter poszlakowy. Oskarżony przez cały czas jego trwania nie przyznawał się do winy. Jednak sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, które uznał za nielogiczne i niespójne. Zdaniem sądu zostały one podważone przez biegłych oraz przez zeznania świadków. Sąd napomknął również o odszkodowaniu za samochód, które nie wynosiło 14 tysięcy, jak przypuszczał oskarżony, a 5 tysięcy złotych. Sędzia nie dowierza, że oskarżony podjąłby tyle ryzyka dla tak niewielkiej kwoty i zadaje też pytanie, czy mężczyzna, który ma wyższe wykształcenie i prowadzi własną firmę, dokonałby równie nielogicznej kalkulacji. Rodzice zamordowanej kobiety uznali wyrok za sprawiedliwy. Pan Marek Łopaciński komentuje, że żadna kara nie zwróci życia ich dziecka, ale może tak surowy wyrok okaże się przestrogą dla tych, którzy planują podobną zbrodnię. Apelację od wyroku składa obrońca mężczyzny, który chce skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Obrona argumentuje, że sąd pierwszej instancji dopuścił się uchybień formalnych i proceduralnych w tej sprawie. Zdaniem adwokata Sieracki Sąd Okręgowy nie ustosunkował się do wszystkich dowodów w tej sprawie i przyjął za wiarygodne tylko te dowody, które przemawiają na niekorzyść jego klienta. Jak mówi mecenas Barbara Owczarek, jest zbyt wiele wątpliwości w tej sprawie i jej zdaniem sąd zastosował zbyt swobodną ocenę dowodów i poszlak, bo dowodów wprost w tej sprawie tak naprawdę nie ma. Aby można było mówić, że taka kwalifikacja jak zabójstwo jest słuszna. Według obrony był to wypadek komunikacyjny zaplanowany przez oboje małżonków po to, żeby za zniszczony samochód otrzymać odszkodowanie. Przeciwnego zdania jest prokuratura i rodzice ofiary. Ich zdaniem sąd okręgowy właściwie ocenił materiał dowodowy. Mama Elizy ze łzami w oczach podkreśla, że jej córka niewyobrażalnie cierpiała, umierając przez 3 tygodnie. Jej zdaniem oskarżony zaplanował i konsekwentnie realizował makabryczną, przerażającą zbrodnię, licząc na pieniądze z odszkodowania. Pani Elżbieta mówi, że spalenie żywcem własnej żony, niewezwanie pomocy, oddalenie się z miejsca zdarzenia to działania wykraczające poza wszelkie wyobrażenia. Tylko ktoś, kto nie jest w pełni człowiekiem, może być do tego zdolny. Gabriel okazał ofierze, własnej żonie, swoje szczególne okrucieństwo. 25 października 2006 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymuje wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu. Sędzia prowadzący sprawę Marian Baliński mówi, że oskarżony działał w sposób wyrafinowany. Zbrodnię zaplanował i był przekonany, że to będzie zbrodnia doskonała. Jednak życie dowiodło, że takich zbrodni nie ma. Obrońca skazanego zapowiada wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. 4 grudnia 2007 roku Sąd Najwyższy oddala kasację w sprawie Gabriela Szumilasa. Obrończyni Barbara Owczarek w swojej kasacji argumentuje, że proces jej klienta miał charakter poszlakowy, a sąd apelacyjny wprowadził zmiany odnośnie ustaleń przebiegu szczegółów zdarzenia i w związku z tym dokonał zmian w stanie faktycznym sprawy. Mecenas dodaje, że żona była najlepszym świadkiem obrony. Mimo że żyła jeszcze przez 20 dni i pozostawała w logicznym kontakcie, nigdy nie wskazała męża jako sprawcę.
Zdaniem obrony duże nagłośnienie sprawy w mediach mogło wywierać wpływ na ustalenia w sprawie. Na te słowa oponuje pan Marek Łopaciński, który przekonuje, że to on był przy córce, kiedy leżała w szpitalu po zdarzeniu i kontakt z nią był bardzo ograniczony, a jej reakcje wynikały raczej ze słyszenia znajomych głosów niż ze świadomego rozumienia zadawanych pytań. Argumenty oskarżyciela posiłkowego i prokuratora podziela Sąd Najwyższy. Sędzia Wiesław Maciak dodaje, że kasacja odnosiła się głównie do wyrywkowej oceny materiału dowodowego, natomiast proces w tej sprawie nie był poszlakowy, a podstawą wyroku był całokształt ustalonych okoliczności. Sędzia mówi również, że w ocenie Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, a Sąd Apelacyjny właściwie odniósł się do wszystkich zastrzeżeń obrony. Rok 2007 dobiega końca. Cmentarz w Konstantynowie Łódzkim położony jest przy ruchliwej drodze. W grudniowe, deszczowe popołudnie jest niemal opustoszały. Grób Elizy znajduje się blisko wejścia. Rodzice postawili córce pomnik z rdzawo-szarego granitu. Płyta została ozdobiona napisem „Pozostaniesz w naszych sercach”. Napis na nagrobku świadczy o tym, że pochowana tu kobieta to Eliza Łopacińska. Po tym jak Gabriel Szumilas został skazany za zabicie swojej żony, jej rodzice nie wyobrażają sobie, by mogła ona zostać pochowana pod nazwiskiem swojego męża mordercy. Pani Elżbieta wspomina, że zanim zamknęli Gabriela, ten chciał jeszcze decydować o tym, jak ma wyglądać pomnik żony. Mężczyzna mówił, że Elizie podobał się ciemny kamień, że chciała, żeby znajdowały się na nim trzy wazony. Po jednym dla nich, Elizy i Gabriela, jeden dla jego rodziców i jeden dla rodziców Elizy. Ale pani Łopacińska wątpi, aby między małżonkami kiedykolwiek doszło do takiej rozmowy. Rodzice młodej kobiety często odwiedzają grób córki. Modlą się, zapalają znicze i często wspominają zmarłą córkę. 6 tygodni po pogrzebie dowiedzieli się, że morderca Elizy chciałby po śmierci spocząć obok niej w tym samym grobie. Kiedy wykonawcy rozpoczęli stawianie pomnika, z rodzicami Elizy skontaktował się ksiądz z administracji cmentarza z pytaniem, dlaczego stawiają pomnik, skoro nie mają prawa dysponować grobem. Dodał również, że to tak, jakby budowali dom na cudzej ziemi. Jak się okazało, Gabriel wykupił cmentarny plac na 25 lat i tylko on mógł decydować, kto zostanie tam pochowany. Łopacińscy wystosowali wówczas pismo do sądu, w którym prosili sąd, aby to im przyznano prawo do grobu córki, ponieważ nie wyobrażają sobie, aby Gabriel mógł zostać pochowany w jednym grobie z ofiarą mordu. Sąd przychylił się do ich prośby. Skazany mężczyzna również napisał do sądu, że jego wolą jest spocząć po śmierci z żoną Elizą, czego ani wysoki sąd, ani nikt inny nie może mu zabronić. Dodał również, że mimo iż jest skazany na dożywocie, to nadal jest człowiekiem pamiętającym codziennie o stracie żony. W kwietniu 2009 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne ograniczenie tylko do dożywocia lub kary 25 lat pozbawienia wolności możliwość orzekania przez polskie sądy kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw. W zmianach, które nastąpiły, sądy mogły orzekać za to kary od 8 lat pozbawienia wolności i w grudniu 2008 roku Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu karnego, która przywróciła przepisy dotyczące kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw i od tego momentu za zabójstwo grozi przestępcom co najmniej 8 lat więzienia, 25 lat lub dożywocie i to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
umożliwiło wznowienie ponownego procesu Gabriela Szumilasa. 12 maja 2011 roku w czwartek rusza ponowny proces mężczyzny. Po kasacji obrony Sąd Najwyższy uchylił wyroki w obu instancjach w części dotyczącej kwalifikacji prawnej oraz wysokości kary. Jednocześnie podtrzymał ustalenia obu sądów, co oznacza, że Szumilas jest winny zabójstwa. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ustalenie wyroku. Oskarżony, podobnie jak w pierwszym procesie, nie przyznaje się do winy. I podobnie jak w pierwszym procesie, sąd okręgowy wymierzył Gabrielowi Szumilasowi karę dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie po upływie 30 lat. Zatem ten wyrok w ogóle się nie zmienił. 19 października 2011 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi również utrzymuje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Gabriela za zamordowanie ze szczególnym okrucieństwem swojej żony. Sąd apelacyjny uznaje, że sąd pierwszej instancji wskazał wszystkie okoliczności mające wpływ na wymiar kary i prawidłowo je ocenił. Sędzia Izabela Darcz mówi, że słusznie uznano, iż jest miażdżąca przewaga okoliczności obciążających, a tylko nieliczne łagodzące w tej sprawie. Wyrok jest wreszcie prawomocny. Na jego ogłoszeniu nie pojawia się zarówno oskarżony, jak i jego obrońca. 4 kwietnia 2012 roku Sąd Najwyższy oddala kasację w sprawie Gabriela Szumilasa. W rozmowie z redaktorem Tomaszem Ławnickim po 17 latach pobytu w więzieniu Gabriel Szumilas przyznaje, że zabił żonę. Nie jest w stanie powiedzieć dlaczego. Zapewnia, że nie dla pieniędzy. Mężczyzna twierdzi, że na tę chwilę jest już zupełnie inną osobą. Zajmuje się pisaniem poezji i książek, jest laureatem wielu konkursów poetyckich i sztuki więziennej. Autobiografię, którą wydaje przebywając w więzieniu, tytułuje Jezus Chrystus w więzieniu. Książkę dedykuje swojemu siostrzeńcowi. W rozmowie z redaktorem Ławnickim mówi, że nie wie, jak będzie wyglądało jego wyjście z więzienia, jeśli w ogóle mu się to uda. Gabriel twierdzi, że zawierzył swoje życie Bogu i zależy mu na głoszeniu Słowa Bożego wśród ludzi, którzy tego potrzebują. Mężczyzna przyznaje, że po 17 latach jest gotowy na życie w społeczeństwie, nawet z bransoletką elektryczną, którą może nosić na nodze. Uważa, że jako człowiek żyjący na wolności może uczynić jeszcze wiele dobrego. W swojej książce Jezus Chrystus w więzieniu Szumilas opisuje pokrótce swoje życie przed małżeństwem z Elizą, a następnie rozwój swojej kariery zawodowej. Twierdzi, że wszystko złe, co spotkało ich w życiu, jest pokłosiem oddalenia się od Boga i jak twierdzi, w więzieniu poznał księży i pastorów, którzy próbowali go nawrócić. Dziś wręcz epatuje swoją religijnością i nadgorliwością w tej kwestii. Przyznaje się do zabicia żony, ale uważa, że to przez opętanie doprowadził do zabójstwa. Wspomina moment, kiedy zderzył się z samochodem żony, jak bardzo był wówczas wściekły, że pojazd nie wybuchł. Wyszedł z auta. Eliza zapytała go, czy jest pijany, bo ma czerwone oczy. Wtedy w złości wykrzyczał jej wszystkie życiowe niepowodzenia. Błagała, by jej nie zabijał, ale on tylko wziął butelkę z łatwopalną cieczą. Oblał auto wewnątrz. Następnie, jak twierdzi, oblał również żonę i siebie. Eliza wyczołgała się z pojazdu, krzyczała, była przerażona. Wszystko zaczęło się palić. W pewnym momencie poczuł, jak palą mu się włosy na głowie. Potem odszedł z miejsca, w którym spowodował wypadek
i pozostawił swoją żonę na pewną śmierć. W książce mówi również o tym, że zadziwiającym dla niego jest to, że Eliza nigdy nikomu nie powiedziała o tym, że to mąż był sprawcą wypadku i że robił wszystko, aby ją zabić. Nawet wołała do strażaków, by go ratowali. Kiedy zmarła, bardzo to przeżywał, a w czasie pogrzebu podszedł do jej trumny i powiedział do zmarłej żony: „Wybacz mi”. W więzieniu, jak twierdzi, na nowo odnalazł drogę do Boga. Wspomina, że kiedy przebywał w areszcie 18 sierpnia 2004 roku, w trzecią rocznicę ślubu z Elizą, otrzymał od rodziców Biblię. Zaczął ją czytać, ale jak twierdzi, niczego nie zrozumiał. Uważał, że to dlatego, że był opętany przez szatana i przez kolejnych 9 lat próbował się z tego opętania uwolnić. Pewnego dnia w więzieniu poznał pastora baptystów, który podarował mu psalmy. Zaczął je czytać i powoli otwierał się na przemianę. W więzieniu pracował jako sprzątający, a wolne chwile poświęcał na czytanie i pisanie wierszy. Zaczął nawet wygrywać konkursy sztuki więziennej. W zakładzie karnym regularnie odwiedzała go mama. W 2009 roku kobieta zaczęła wierzyć, że jej syn naprawdę się zmienia i jak twierdzi Gabriel, jego mama uwierzyła mu, zanim on sam sobie uwierzył. W 2013 roku mężczyzna poznał katolickiego kapelana więziennego, pod wpływem którego, jak twierdzi, naprawdę się zmienił i dlatego 13 grudnia 2013 roku wysłał list do sędziego sądu okręgowego, który go skazał. W liście Gabriel Szumilas przyznaje się do zabicia żony. Po okazaniu skruchy uznał, że teraz jego drogą życiową ma być wiara. W związku z tym napisał do prymasa Polski z prośbą o możliwość wstąpienia do zakonu. Prymas wydał zgodę, jednak żaden z zakonów, do którego Gabriel zgłosił się z prośbą o przyjęcie, nie wyraził na to zgody. Księża i pastorzy uwierzyli w nawrócenie Gabriela i w to, że naprawdę żałuje tego, co zrobił. Jeden z księży zwrócił się nawet o prawo łaski dla Szumilasa, ale wniosek został odrzucony. Gabriel Szumilas nie poddaje się jednak. Jest przekonany, że pewnego dnia wyjdzie na wolność i będzie mógł wówczas czynić dobro i odkupić swoje winy. W zakładzie karnym rozpoczął studia korespondencyjne, opublikował co najmniej 11 tomików poezji, pisze książki i rozważania. Jak twierdzi, codziennie modli się za Elizę oraz za ich rodziny. Uważa, że dziś jest zupełnie innym człowiekiem. Warto poczytać jego książki, posłuchać wywiadu z nim i samemu ocenić, czy te wyznania są szczere i czy zasługują na wiarę. Zdaniem jednego z sąsiadów małżeństwa Szumilasów, para była zawsze grzeczna i sympatyczna. Nigdy nie było u nich awantur, ani nie dochodziły nocne hałasy. Rodzice Elizy mieli o Gabrielu bardzo dobre zdanie. Nikt nie miał podstaw, by podejrzewać, co zaplanował Gabriel. Po wypadku rodzice Elizy odwiedzali zięcia w szpitalu, nie informując go o stanie zdrowia córki, ponieważ obawiali się jego reakcji. Nie chcieli, aby przeżywał tę całą sytuację, by złe wieści pogorszyły jego stan zdrowia. Wszyscy mu współczuli tak ogromnej straty, a prawda okazała się druzgocąca i szokująca dla wszystkich. Słuchając o takich sprawach, można stracić wiarę w drugiego człowieka, a w tym przypadku był to człowiek, który wycenił bezcenny dar życia swojej żony na 500 000 złotych i do samego końca odgrywając swoją mroczną rolę w tym potwornym scenariuszu. Czy teraz w zakładzie karnym napisał dla siebie zupełnie nowy scenariusz? Rolę skruszonego, nawróconego syna marnotrawnego? Ocenę pozostawiam Wam.
Dla mnie jego słowa są zbyt wzniosłe, zbyt patetyczne i osobiście mam pewne wątpliwości co do szczerości jego intencji, ale oczywiście każdy człowiek ma prawo się zmienić, jak również każdy człowiek ma prawo w te przemiany nie uwierzyć. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!